Cześć, ja jestem Filip Warlord Simozol, a razem ze mną jest tutaj Daniel Owen Dużyński, czyli midlaner drużyny Elgunwa. Cześć Daniel. Witam. Powiedz, pierwsze pytanie zasadniczo, jak podoba Ci się tutaj atmosfera na evencie, czyli Poznań Computer Sport Games Winter Edition 2014? Muszę przyznać, że atmosfera jest całkiem fajna, spoko event. No, to jest jeden z najlepiej zorganizowanych eventów tutaj, na jakie miałem ostatnią okazję wpaść. Faktycznie, przede wszystkim nie ma opóźnień, co właśnie wiele LAN-ów w Polsce miało z tym problemy. Wszystkie mecze odbywają się regularnie. Warunki techniczne też są w porządku? Tak, były jakieś drobne tam problemy, ale to takie, no, wiadomo. Ale okej, jesteście drużyną, która wygrała ze wszystkimi rywalami w grupie pewne 3-0, potem zacięty mecz finałowy z Sample Text 2-1. Czy powiedz, co było najważniejsze w tym starciu, co było najważniejsze w tym pojedynku? Chodzi o sampli, tak? Teraz? Tak, dokładnie tak. No, przede wszystkim ważną rolę odgrywały piki oraz bany. To jest w 70% ta jakby podstawa tej gry i dobrze się przygotowaliśmy. No, w pierwszej gierce trochę nam nie siadła i oddaliśmy za dużo tych mocnych postaci, przez co mieliśmy problem i oddaliśmy im pierwszą mapę, ale całe szczęście, że w drugiej i trzeciej gierce już nie było tego problemu. Mówisz, że właśnie oddaliście im sporo mocnych postaci. Co teraz warto banować w League of Legends? No, możemy zauważyć, Warwick jest bardzo OP, jak to się tam mówi, że jest złamany. To jest bardzo silną postacią. Tak, równie silną postacią jest Syndra na midzie. Polecam banować, bo po pierwsze, no, ciężko się na to lane'uje, a po drugie jest w stanie nawet przy ganku zabić co najmniej jedną osobę. Więc polecam to banować. Właśnie co do Warwicka, w trzeciej tej decydującej grze postanowiłeś się oddać tą postać rywalom. Czy to było niedopatrzenie, czy jednak element specjalnej strategii? Tak, podjęliśmy to ryzyko i jednak oddaliśmy tego Warwicka. Warwick ma słabe early, wzięliśmy dość mocne piki postacie, aby zdominować tą grę w early, ale przez to nam trochę nie wyszło. Tam był misplay na midzie, co ja padłem i Orianka przeżyła na 100 HP i to właśnie był taki decydujący moment. Ale no, później pogłębiali swoją przewagę, no i dopiero w lejcie mogliśmy, jak już każdy miał te same itemy praktycznie, każdy kupił 6 przedmiotów, no to byliśmy w stanie ich podejmować już normalnie. A co do tego pytania, co tam jeszcze było? Bo teraz tak. Znaczy było właśnie generalnie to właśnie. I mam takie kolejne jakby pytanie z tym związane właśnie co do tego Warwicka, bo wy kompletnie jakby włączyliście kondycjonera z gry. To była bardziej jego wina, że ten Warwick był taki kompletnie bezpływ na rozgrywkę, czy jednak to był właśnie specjalny element właśnie strategii, że on dał się wpuścić jakby w sidła? Wydaje mi się, że kondycjoner trochę źle zbudował tego Warwicka, bo później był jako support bardziej. Ale no też nasze po niektóre decyzje i itemy, jakie zakupiliśmy, miały na to wpływ duży. Powiedzmy QSS, który tam szybko zdejmuje tego ulta, no to już dyskwalifikuje tego Warwicka, żeby sobie tak mógł wskakiwać na kogoś i zabijali. No żeby nie zabili ogólnie tą postać. Grałeś Xeratem, grałeś Ahri, grałeś także Jayce'em, czyli trzy bardzo mocne postacie. Jaka jest aktualnie Twoja ulubiona postać w aktualnej mecie, która się diametralnie w sumie zmieniła? Moją ulubioną postacią definitywnie jest Ahri. Jest to, no ona ma praktycznie wszystko. I podjazd, i tam cecek w postaci Charma, i kolosalne dipsy, damage. No, wystarczy kupić jeden item i już można robić i dominować gierkę. Za chwilę gracie finał, za chwilę gracie no, niezwykły pojedynek o 5 monitorów ufundowanych przez firmę Eizo, przez także sporo pieniędzy, czyli jest o co walczyć, jest o co rywalizować. Czy macie przygotowaną jakąś specjalną strategię na swojego przeciwnika? Czy analizowaliście w ogóle ich piki, ich bany? Szczerze powiem, jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale mamy jeszcze chwilę czasu i myślę, że spokojnie o to zadbamy. A spodziewaliście się właśnie w ogóle, że ta drużyna awansuje do finału? Nie śledziliśmy tam tego drugiego półfinału, ale no, znam tam kilka osób i tak gdybałem, że oni mają szansę. Więc no, wywalczyli to ten finał i
należy im się to przede wszystkim. Badajesz na koniec, czy chciałbyś komuś podziękować właśnie za wsparcie, czy osobom, które się tutaj zjawiły, żeby ciebie dopingować i wierzyć po prostu w ciebie? Chciałem podziękować tutaj organizatorom, bo za naprawdę dobrą robotę. Nie wiem, chciałem podziękować naszym wszystkim fanom i ludziom, którzy oglądali stream i nas wspierają. No i jeszcze chciałbym pozdrowić te osoby, to chyba wszystko. No i dziękuję jeszcze tobie za ten wywiad. Ja również dziękuję Danielu za fantastyczną rozmowę. A wy subskrybujcie nasz kanał na YouTube, followujcie także nasze wszystkie kanały na social media i widzimy się już w kolejnym wywiadzie. Dzięki!